Właśnie sprawiedliwe zapewnianie równych warunków dla mieszkańców i dla samorządów stało się podstawowym priorytetem mojego rządu, naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego, drodzy Państwo, dziś widzicie bardzo wiele inwestycji z polską flagą, z godłem, z tym, tych inwestycji, które są finansowane wyłącznie ze źródeł z budżetu państwa i źródeł samorządowych. To nie są inwestycje, które były finansowane ze źródeł unijnych. I dlatego warto podkreślać, że do tej wielkiej zmiany przyczyniliśmy się wspólnie. Bo ja nie patrzę na rozwój naszej drogiej ojczyzny w sposób odseparowany. Wysiłki samorządowe, rządowe, wysiłki przedsiębiorców, pracowników. W tym, można powiedzieć, czworokącie, czyli pracownicy, przedsiębiorcy, samorządy i rząd. Działamy wszyscy ręka w rękę po to, aby poprawiać warunki startu, właśnie aby zapewniać równy start naszym wszystkim obywatelom. I dlatego tutaj ze Śląska, z serca Śląska, z Katowic mam dzisiaj ogromną przyjemność przedstawić wyniki, pokrótce oczywiście, wyniki tego kolejnego naboru do programu inwestycji strategicznych. Tego programu, który na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił krajobraz naszych miast, miasteczek, wsi w sposób nie do poznania. I cieszę się, że wśród tych inwestycji mamy te inwestycje blisko ludzi. Te inwestycje, które zmieniają życie mieszkańców w każdej miejscowości, w każdej gminie w Polsce. To są żłobki, to są przedszkola, to są remonty szkół, nowe szkoły, to są szpitale.